Witam wszystkich. Dzisiaj taki samochód jak Passat B6, ale problem dotyczy nie tylko Passata B6, jak B5, B5 po lifcie, nie wiem, Golfów, Skoda, Octavia i tym podobne. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że cieknie woda do auta. Jest to bardzo ciężkie do zlokalizowania i bardzo uciążliwe, bo szyby parują, śmierdzi w aucie i tak dalej. Teraz tak, ja mam teraz tu sucho, nie tam, że wyczyściłem, czy wysuszyłem, po prostu jest sucho, ale problem obserwuję gdzieś 3 miesiące. Teraz niestety już mamy taką pogodę, że kapie nam z nieba deszczyk, więc na szczęście udało mi się, mam nadzieję, to zlokalizować, dlatego chciałem się z wami tym podzielić. Kiedyś kolega próbował mi to zlokalizować, ale troszkę zamieszałem, ale wiadomo o co chodzi. Ale po prostu no, nie udało się. Lali żeśmy wężem po drzwiach, wszystko było ok. Nic nie ciekło. Była słoneczna pogoda. 10 minut lali żeśmy po drzwiach. Nic nie ciekło, nic się nie działo. Po przyjechaniu do domu z pracy około 5 km miałem tutaj kałużę wody, gdzie to było dla mnie troszkę dziwne, bo no jak może być kałuża wody, gdy deszcz nie pada. I ta woda dokładnie cieknie sobie albo tędy po plastiku, zaraz wam pokażę o co chodzi, albo cieknie pod plastikiem tutaj i ścieka. Ja akurat mam taki oryginalny dywanik, więc on fajnie przelega, to na szczęście ścieka na gumę i to widać. Tylko problem jest tego typu, że ta woda gdzieś się zatrzymuje i zaraz wam pokażę, gdzie ta woda się zatrzymuje. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że jak auto stoi i prawa strona akurat, przepraszam, problem dotyczy prawej strony, akurat u mnie prawej strony, i stoi prawa strona wyżej, gdzieś auto stoi pod skosem, to potrafi woda się przelać górą przez plastik. Drzwi od dołu są suche, nic się tu nie dzieje, tu jakieś są zacieki, ale to dlatego, że drzwi były otwarte. Zaraz pokażę o co chodzi. Będziesz trzeba szybko nagrywać, mam nadzieję, że to wyłapiemy. Stoi woda na progu i to jest generalnie problem w Passatach, bo te progi gniją. Zaraz zobaczymy, będziecie widzieć jak woda ścieka z progu. Otwieram. Tutaj wszędzie cieknie woda. Tutaj wszędzie stoi woda. Problem był jeszcze tego typu, że ta woda wpływa między uszczelkę a ten plastik i przecieka, tak jak pokazywałem, pod tym plastikiem na dywany. Ja sobie to uszczeliłem i tu już mi nie cieknie. Ale tutaj ewidentnie stoi woda, bo drzwi są dopasowane i uszczelka górna jest szczelna i uszczelka dolna w drzwiach też jest szczelna. Będę tu musiał zrobić jakiś patencik, żeby mi to spływało, ale chciałem wam pokazać, bo temat niekiedy jest bardzo uciążliwy i denerwuje ludzi, więc mam nadzieję, że komuś pomogłem. No, kiepskie warunki do nagrywania, ale ciężko pokazywać jak woda cieknie, jak deszcz nie pada. Więc pozdrawiam wszystkich i do następnego. Hej!